Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Jezu, moi drodzy, muszę Was strasznie przeprosić, ponieważ film, który dla Was nagrałam poprzedni, jest bez mojego komentarza. Postanowiłam z niego zrobić materiał typowo składający się z dialogów i już naprawdę nie chciałam przechodzić tego kolejny raz, dlatego będzie to odcinek taki 33 na szynach, pojawią się wyjątkowo dwa. W tym dniu, kiedy to oglądacie, wcześniej się pojawił tylko ten z dialogami, teraz mamy klasyczny odcinek. Moi drodzy, będziemy wypływać z Adarmos, jak się domyślacie. No niestety nie włączam sobie nagrywania głosu i to jest najgłupsze, co mogłam zrobić. Nie spodziewałam się tego kompletnie, ale teraz tak, mamy do zabicia piratów, więc wypadałoby tutaj jakoś to zorganizować, szczególnie, że oni akurat i tak chcą mnie atakować już. Więc to nie jest tak, że mnie atakują, ponieważ mam inną zbroję, tylko w ogóle mnie atakują. Może być ciężko. Dobra, tam jeden strzela. O właśnie, liczyłam, że do mnie przylezie. Ja sobie zdejmę i będziemy walczyć samym mieczem wyjątkowo teraz. Oni niestety oboje mają bronię typu łuk. O, pięknie. Dobra, ładnie, jeden leży. O kurde, nie spodziewałam się dwóch. Na szczęście ja mam w miarę ładnego kryta. Dobra. Jakoś nam z nimi poszło. Odpalimy sobie lokatorka. Jezu, jak nie wiecie, jak się teraz dobrze czuję, że wy normalnie to widzicie z głosem. Ogólnie mówiłam w tamtym odcinku niezbyt wiele. Głównie się skupiałam na grze. Ale mówiłam na przykład o tym, że zostały mi do zdania trzy egzaminy plus oddanie jednej prezentacji. Więc naprawdę ładnie to wygląda. Halo, dzień dobry. Rozerwę cię na kawałki. Dobra, widzę, że oni idą tak... Nie tak, jakbym chciała. Gorzej, że... Nie, dobra, ładne, wchodzą w nich kryty. Także nie mamy się czym przejmować raczej. Bałam się, że nie będę sobie tutaj radzić. Mamy nawet amulet do zręczności. Tego Erika, także to jest fajna rzecz. Dzień dobry. Kto idzie na mnie? No gorzej, że on właśnie wyciągnął... Możesz wyciągnąć klasyczną... O Jezu, broń. Niedobrze, bo oni ciskają we mnie... Tymi strzałami i wszystkim. O, tam jeden się. Załatwię cię. No niedobrze. Dobra, jest dwóch łuczników. Zlazłbyś tutaj. Pięknie. Dobra, już mi się tak też... Nie chciało cały czas tutaj bronić. Tam jeden chyba spadł na dół, nie? No. Może wylezie z wody, jak myślicie? O. Chyba się uda, nie? Może, że on też chce strzelać do mnie. Jest, jak to komicznie wygląda. No chodź tutaj, bo widzę, że broń wyciągasz. Idealnie. Ja
Dobra, nie spodziewam się jakiegoś dużego kryta od nich, także... O nie! Oni oboje mi się pozabijali, tak? Szkoda bardzo. Bosman piratów i Bjorn. Bardzo szkoda, że popełnili samobuja. Niestety, ale expa za nich nie dostanę. Nie będę się już chyba wczytywać. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Zaraz, a kiedy mamy szybki zapis? 923 to już chyba po tym, jak się zabili? Chyba nie. Może się uda, żeby tamci się... nie strygerowali za mną. O Jezu! Dobra, udało się. Dobra, jeden nie popełnił samobuja. Kurde, gorzej, że on ma kuszę. Dobra, kapitan nie popełnił. Ej, on mnie trafił przez tą barierkę. Niedobrze. On ma niestety lepszy zasięg ode mnie. Ale udało się. Przynajmniej za jednego dostaliśmy expa. Więc tak bardzo mnie to nie boli, że ten jeden strzelił samobuja, ten bossman. I to widzę, że tak solidnie w wodzie. Dobra, ale jednego mi nie żal. Także jest w porządku. O jejku, dobra. To jeszcze raz było tak. Lewo, prawo... No co jest lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, no. Kurde. Nie pykło coś. Dobra, śpimy do rana. I lecimy pograć sobie w kości. Okej, oni się widzę wszyscy tutaj porespili. Chociaż w sumie jak chcemy pograć w kości, to chyba lepiej się przespać do, nie wiem, trzeciej po południu. Podejrzewam. W sumie i tak muszę wrócić z tego statku na piechotę. Zapomniałam trochę o tym. No, także taką wtopę popełniłam z ostatnim odcinkiem, dlatego on będzie taki troszeczkę, taki nie wiem, odcinek 32,5, można powiedzieć, bo tam za dużo treści nie będzie, w sumie same dialogi. Także żebyście znali historię i żebym nie musiała po prostu tego powtarzać, bo nie zrobiliśmy zbyt wiele, znaczy w sumie nie zrobiliśmy nic pobocznego. Robiliśmy tylko główny wątek, dlatego po prostu mogę sobie pozwolić na to, żeby taki odcinek w takim formacie zrobić. Ojejku, no przełaź. Grane jest? Jest grane. Znaczy się jest dźwięk grania, a gość chyba gra sam ze sobą. Dobrze, moi drodzy, standardowo. Spotkam się z wami, jak sobie z nim wygram. Rzuć kostką. Good. Haha, widziałeś. Szóstka. Verdammt, eine zwei. Herr mit den Goldstücken. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verloren. Schluss. Ich spiel nicht mehr mit dir. No i dobra, pięknie. Udało nam się tutaj wygrać. To teraz co? Myślę, że już możemy odpływać. Chyba wszystko zrobione. Wszystko zrobione, odhaczone. Dobra, mam broń, bo przez chwilę mi się wydawało, że mam zdjętą. Wracamy w takim razie na Adarmos. Znaczy się, Jezu, na statek, na pokład oczywiście. Na Adarmos. Na Adarmos to żeśmy byli właśnie. Tak dalej być nie może. Dobra, Gernot, możemy płynąć dalej. Wiemy już to i owo. Możemy odbijać. Wiem, dokąd popłynęła orkowa flota. Naprawdę. Opowiadaj. Zmierzają do wysp Kie. Okręty piratów zmieniły kurs i oddzieliły się od floty orków. Jeden z nich pozostał w pobliżu Adarmos, a dwa inne popłynęły na południe. Prawdopodobnie płyną do Arantu albo do wysp południowych. Ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że nie stanowią dla nas zagrożenia. Pozostający na Adarmos piraci rozbili obóz na drugim końcu wyspy. A mógłbyś dowiedzieć się, co planują? Chcieli tylko obrabować wyspę. Ale ku ich zaskoczeniu napotkali wynajętych do ochrony wojowników. Jacy znowu wojownicy? Prywatni najemnicy właściciela.
byli nimi, póki ten nie umarł. Teraz ich dowódcą jest jakiś Rasz, przebywa w osadzie. To i tak lepiej, niż gdyby wyspa miałaby być bezbronna. Masz jeszcze jakieś przydatne wiadomości? Razem z piratami, na wyspie przebywał czarny mak o imieniu Cion. Próbował znaleźć tu jakąś cenną księgę z zaklęciami ochronnymi. Czarny mak. To niedobrze. Kontynuuj. Przy pomocy tej księgi ma nadzieję obronić się przed nieumarłymi, chroniącymi pradawnego artefaktu w jakimś grobowcu. Gdzie znajduje się grobowiec, niestety, nie udało mi się dowiedzieć. Ale z pewnością nie na wyspie. Ten magiczny artefakt na pewno posiada ogromną moc i stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Niestety, Cion zdołał się przede mną ukryć i nie udało mi się go przesłuchać. Mam nadzieję, że jego plany się nie powiodą. Co z piratami? Nie stanowią już zagrożenia dla wyspy. Przy okazji, powodem ich sojuszu z orkami był zamiar wspólnego ograbienia wyspy. Dobrze. Tak właśnie przypuszczałem. Znaczy, możemy odbijać. Mogę wiedzieć, dokąd płyniemy. Zanim ci powiem, odpowiedz mi na pytanie, jesteś gotów wykonać jedno ważne zadanie. Powiedz tylko słowo. Ale najpierw powinienem chyba wiedzieć, o co chodzi. Zanim wyruszymy ku naszemu ostatecznemu celowi. Musimy uzupełnić wodę i prowiant na najbliższej wyspie, Chorusie. Ale po co? Czyż nie zrobiliśmy tego na Etechanos? Zgadza się. Ale te zapasy już się kończą. Jak doskonale wiesz, na Etechanos nie ma takiej ilości prowiantu, żeby można było w pełni załadować okręt wielkości Albatrosa. Chcielibyśmy się też dowiedzieć od mieszkańców wyspy, czy nie widzieli orkowej floty. Więc to jest twoje zadanie, weź łódź i popłyń na wyspę razem z Ernstem i Dandolem. Tam zaopatrz się we wszystko co niezbędne i przepytaj mieszkańców. To co, podejmiesz się tego zadania? Tak, ale dlaczego wszyscy nie popłyniemy na Chorus? Musimy być ostrożni. Przy brzegu wyspy mogą na nas czekać orkowe okręty. Nie wiem, czy można być tego pewnym. No to płyniemy na nową wysepkę. Okej, jesteśmy na Chorus. Tam jest jakiś statek, do łodzi musimy się udać. Tam się pojawiły nowe rzeczy znowu na okręcie. Ach, wy macie problem, bo jestem nieubrana. Odpowiednio. Co słychać? Znowu sporo prac, niekiedy... Dobra, możemy ich pookradać już. Tak w ogóle, więc skorzystajmy. A więc posłuchałeś mojej rady i dałeś... Tak, lanie tak, Knuta. Jego dziękuję. Dobra, ciebie nie okradnę. Tu się znowu zrespiły jedne i te same miotły. Dobra. Jezu, znowu ta lampa mnie powstrzymuje poważnie. Sven, witam. Mogę cię okraść? Mogę. To super. No i tu widziałam jakieś rzeczy. To przecież tylko pogłoski. Powiedz no, czy to prawda, co słyszałem? Co masz na myśli? Że dałeś nauczkę Knutowi. Och, daj. Dobra, a ty... Powiem tylko jedno. To jest... Jakby to już dawno temu żeśmy chyba ustalili, nie? Chyba, że nie. Czekaj, a co ty masz, mordo? Nie opowiadaj mi o załodze. Towary chciałam. Czy masz jakieś jedzonko? Nie, ale masz zajebiste kusze. 90. O! To się... Biorę tą kuszę. Wiecie, jaki to będzie przeskok? No sorry. Jak 4 punkty siły za mało? Coś mi. Aha, bo ja mam amulet do siły zdjęty. No tak. Bo graliśmy przecież w kości. Przez chwilę się przestraszy... Zaraz, ja miałam taką kuszę? Ja ją właśnie kupiłam, tak? Zaraz, mój kufer. Okej, to co będzie mi potrzebne, tak? Nie wiadomo już, komu można ufać. No to pójdziemy zerknąć, ale mi się wydaje, że na razie nic nie będę z tamtego kufra potrzebować. No, że tak powiem, teleporty mi się nie przydadzą.
Bardziej bym odłożyła jeszcze jakieś przedmioty, niżeli, że będą mi potrzebne. To zostawiamy, kluczyki, to zostawiamy, rzeczy stałe też. Tak, no i ja mam faktycznie taką kuszę, więc niepotrzebnie bym ją kupiła. Ale tak, te zostawiam teleporty ze sobą i rośliny stałe. O ile jakieś mam? Powinnam mieć. Chyba, że ja już odłożyłam. Możliwe, że odłożyłam. Ile mamy smoczych korzonków? 11. Bardzo możliwe, że już odłożyłam te rośliny. Tutaj może mi jeszcze coś zalega? Jakiś klucz? Skrzynię z kosztownościami mam. Kasztanowe ziele na pewno nie potrzebuję. Kluczyka nie mam żadnego? Przecież miałam jakiś klucz. Nie widzę. Niedobrze. Dobra, no to chyba nic nie odkładam. Zmienimy sobie tylko kuszę. No i amulet. Znaczy, wydaje mi się, że zdobyłam tą kuszę być może od tego pirata, bo on miał taką wielką kuszę jakąś i podejrzewam, że to była właśnie ta. Także idealnie. Stół pisarski może ewentualnie byśmy sobie stworzyli zwoje. 10 leczenia lekkich ran. Stworzono 10 zwojów. Mogę więcej? Tak jest, mogę. To tworzymy. Zaraz, jeszcze mogę tworzyć? Ile ja mam jeszcze papieru? Przecież to jest niemożliwe. 7, dobra. Okej, no to idziemy już stąd wybywać. Masakra, bo myślałam, że mamy większość rzeczy załatwioną, a tu wychodzi, że nie. Te się kurde tam z... Powiem ci tylko jedno, bla 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 bla. Ryzykowna kradzież, jak już tutaj jesteśmy. Towarów od ciebie nie chcę. Zmienimy na chwilę zbroję. Bo chcę pookradać jeszcze tych gości tutaj. Tak, Dandolo mnie zagadał tego Knuta, bla 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 bla, Ernst. Dość ryzykowna kradzież. Tam jeszcze Sven był na dole, więc byśmy tam mogli zejść. Ej nie, teraz nie mogę go okraść, czyli dopiero chyba jak zmienimy wyspę, to będę mogła. Trochę dziwne. Dobra, ale możemy na pewno już spadać, bo nie planuję nic więcej tutaj robić. Na Korus. Tak, i mamy na nowo to miejsce, to do Svena byśmy poszli. A w ogóle ludzi mogę na nowo poukradać, naprawdę. No. Nie wszystkich, ale chyba większość. Czyli to im się resetuje, tak? Chciałabym tamtego... Aha, no jego nie mogę akurat okraść. To zejdziemy sobie jeszcze na pokład po te przedmioty, co tu były. Robimy F10 i wskakujemy na łódkę. Na razie sobie zostanę w tej zbroi, ponieważ jak wylecimy...
Okej. Ja chyba nie powinnam na razie tutaj być. Witam. Mogę o coś zapytać? Nie. Nie mam czasu. Zapytaj kapitana lub Bjorna. Jestem zajęty. Witaj, marynarzu. Mam na imię Roland, zostałem skierowany do was z myrtańskiego okrętu wojennego Albatros. Witam. Jestem Bjorn, bosman białego wieloryba, statku handlowego z Tarsosu pod dowództwem kapitana Ahaba. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Wybacz, ale z tym możesz zwrócić się tylko do kapitana. W porządku. A gdzie go znajdę? W jego kajucie. Dobrze. Więc pójdę do niego. Obawiam się, że nic z tego nie będzie. Obecnie kapitan Ahab nikogo nie przyjmuje. Dobra, ale to powinniśmy robić później, nie teraz. Na razie mnie jeszcze nikt tutaj nie skierował przecież. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję od niego informacji, i to zaraz. Przykro mi, ale dopóki na statku panuje Febra, kapitan raczej nie opuści swojej kajuty. Co? Febra. Mam nadzieję, że to nic groźnego. No, kto wie, na razie tylko Hans choruje, ale biorąc pod uwagę wielkość załogi, to już wystarczy. A więc dopóki Hans nie wróci do zdrowia, to kapitan nie opuści swojej kajuty. Tak. Tego możesz być pewny. Tak dalej być nie może. Masz Febrę. Tak, chłopcze. Prawdopodobnie nabawiłem się jej, kiedy niedawno innym statkom sprzedawaliśmy towary. Jakim statkom? Nie, chłopcze. Pytaj o to kapitana. Wolę o tym milczeć. Dobrze. W takim razie wrócimy do twojej choroby. Jest na to jakieś lekarstwo. Tak. Graf. Przynieś mi mocnego grogu, to szybko dojdę do siebie. Ale niestety, nie mamy grogu na statku. Wielka szkoda. Okej, czyli musimy chyba wrócić do nas, no nie? Tak, Wulwias. No to idziemy. Tylko jakby ja nie rozumiem, dlaczego gra mnie posłała tutaj. Tak bardzo. W sensie tu się ewidentnie coś zbugowało, bo ja powinnam być w ogóle gdzie indziej, a to miejsce chyba powinno być później. Nie wiem, albo mi się tylko wydaje. Alchemia, ta... A ty możesz mnie uczyć? Naucz mnie sztuki alchemii. Dobrze. Każdą miksturę... To mi chyba mówiłeś, czy nie? Nie wiem. Jak jest? Ja się już mogę eliksiru siły nauczyć i nie wiedziałam o tym? To zbieramy punkty. Moc życiowa dość ryzykowna. Jak bardzo? 90 masz. On ma właśnie ten wyższy próg. Potrzebuję twojej pomocy, mistrzu Wulfiasie. Co miałbym dla ciebie zrobić? Jednego marynarza na statku męczy gorączka. Jest przekonany, że butelka grogu mogłaby go postawić na nogi. Jasne, wierzę w to. Jednak znam bardziej skuteczny środek. Możesz mi go dać. Niestety, brak mi kilku składników. Mógłbyś mi je przynieść. Ojej. A czego potrzebujesz? Tu, na pełnym morzu, nie będę mógł wiele zdziałać. Nie obawiaj się, niewiele tego trzeba. Przynieś mi butelkę rumu i 5 serafisów. Prócz tego, będzie mi potrzebny tran. Zapewne można to znaleźć na statku handlowym. Dobrze, postaram się zdobyć to wszystko. Okej, ja sobie właśnie sprawdzam, czy to tak powinno być, że najpierw mamy... Tak, najpierw mamy ten statek handlowy. Dobra, bo się wystraszyłam, że się coś popsuło, bo gościu nam powiedział inne rzeczy. To idziemy spytać, czy mają tran. Czy macie na statku tran? Mamy. A do czego ci jest potrzebny? Może uda mi się tym sposobem wyleczyć chorego z febry. Febrę. Tranem. Mówisz to poważnie. Owszem. Tak uważa mak, znajdujący się na pokładzie naszego statku. Zresztą, to tylko jeden ze składników. No, skoro tak mówisz. Jeśli to naprawdę pomoże, nie pożałuję na to jednej buteleczki. Weź ten tran i zrób z nim to, co trzeba. Co chcesz za niego? Nic. Przecież zamierzasz pomóc mojemu koledze z załogi. Tylko mam nadzieję, że twój wywar zadziała. Zresztą, jeśli interesowałaby cię moja opinia, to powinieneś dać mu grogu. Nic innego Hans nie zacznie pić. Niestety, ale na statku nie ma grogu.
Dobra, nie weź mi gościu, nie trój. Dobra, żeby się znowu nie pomylić, Wulwias jest tutaj. Przecież on wiedział już o tym. Witam. Mam wszystkie składniki. Dobrze. Zaraz przygotuję coś, co szybko postawi marynarza na nogi. Ile czasu to zajmie? Niewiele. O, i już gotowe. Oto lekarstwo. Dobra, ładnie. To co, lecimy z powrotem na statek handlowy. Czyli tak miało być ogólnie. Mi się kojarzyło, że najpierw jest Korus, a później jest statek handlowy. Mam tu coś na febrę. Naprawdę. Ale grak wygląda zupełnie inaczej. Co to za lury? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś trucizna na szczury. Nie obawiaj się. Ta lure jest tak samo skuteczna jak i grak, a i w smaku jest prawie taka sama. No, skoro tak mówisz, w takim razie zaraz ją wypiję. Brrr. Ale świństwo. To chyba tran albo coś w tym rodzaju. Obrzydliwy smak. Jak się teraz czujesz? Lepiej. Nie mam już dreszczy. To znaczy, że wróciłeś do zdrowia. Zdaje się, że tak. Dziękuję, chłopcze. Bardzo mi pomogłeś. Myślę, że za to można wypić jeszcze łyk. Hans wyzdrowiał. Naprawdę. Tylko mi nie mów, że napoiłeś go tą obrzydliwą nalewką z tranu. Taki morski wilk, jak ja, nie uwierzy w to za nic. No, przyznaj się. Na pewno mu grogu dałeś, tak. No, ja. Tak czy inaczej, wspaniała robota. Nareszcie tej przeklętej febry nie ma. Teraz mogę pogadać z Achabem. Z Achabem. Oczywiście. Ale będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Co takiego? Kolejna przysługa. Sądzę, że zrobiłem już wystarczająco. Zlituj się nad starym marynarzem. Jestem całkowicie spragniony i pomyślałem. Więc czego chcesz? Mam ci przynieść grogu lub coś w tym rodzaju. No cóż, uwielbiam pić rum. Jeśli przyniesiesz mi 5 butelek rumu, to... Co? Aż 5 butelek. Oczywiście. Już dawno nic nie piłem. Jeśli przyniesiesz mi 5 butelek rumu, to przepuszczę cię do Achaba. Słowo marynarza. Chwila. Oto twój rum. Dziękuję, chłopcze. Zaraz sobie go spróbuję. Najpierw wpuść mnie do kapitana. Ależ naturalnie. Oto klucz od jego kajuty. A przy okazji, już mu powiedziałem, że Hans wyzdrowiał i chcesz się z nim widzieć. Ale dość gadania. W gardle mi zaszło, pora coś wypić. Twoje zdrowie. O, rzeczywiście, jest mi lepiej. Stary, ale ja ci dałam rum, a nie grog. Nie czaję. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś... Witam. Witaj, kapitanie. Jestem z Albatrosa, z okrętu wojennego RH Obara 2. Witam. Nazywam się Aga. Jestem kapitanem tego statku handlowego z Wysp Południowych. Czy mogę zapytać, dokąd zmierzacie? Oczywiście. Jesteśmy w drodze powrotnej do domu. Wcześniej byliśmy na wschodnim archipelagu, a mianowicie w Królestwie Smoka, a potem popłynęliśmy na wyspy Kir. Teraz, po tej długiej podróży, wracamy do domu. I co, i to tyle? To rzeczywiście prawda. Witam. Bardzo mi się to nie podoba. To Harald nam podobno daje to zadanie. To naprawdę nie mam problemu. Więc musimy chyba do niego wrócić. Zresztą zrobiło się już ciemno. Dlatego się prześpimy. No to ciekawe, że Harald nam daje takiego questa. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Prześpimy się do rana i porozmawiajmy z nim. Coś się w końcu zmieni. Zaraz schowam tą pochodnię. A, Harald. Harald jest na dole. Widzisz ten statek? Tak, Bosmanie. Coś nie tak. To statek handlowy. Najprawdopodobniej płynie z Wysp Południowych. Lord Baldwin chciałby wiedzieć, czy komuś z ich załogi statku cokolwiek wiadomo o flocie orków.
Według naszych dawnych danych, musieli się z nimi zetknąć. Szalupa została spuszczona na wodę. Najlepiej będzie, jeśli zaraz na niej odpłyniesz. Dobrze. Wypytaj jeszcze kapitana o to, dokąd się kieruje jego statek i jaki port jest docelowy. To może być ważne. Tak zrobię. No i dobra, o to mi chodziło. No i co? Porozmawiałeś w końcu z kapitanem, czy nie? Tak, rozmawiałem. Ale on powiedział, że w czasie rejsu żadnego statku nie spotkali. Czyżby? To dziwne, bardzo to dziwne. Coś nie chce mi się wierzyć. I ja tak pomyślałem. Ponadto, jeden z marynarzy wygadał się. Tak. I co takiego powiedział? Miał febrę i mówił coś o tym, że niedawno handlowali z jakimiś statkami. To znaczy z flotą orków. No proszę. Tak też przypuszczałem. A skąd płynął ten statek handlowy? Z Wysp Południowych. Potem popłynęli do Królestwa Smoka, a później na Wyspy Kie. Teraz znów chcą wrócić na południe. Tak jak przypuszczałem. Co? Wyspy Południowe zbuntowały się przeciwko królowi Erchaobarowi. Pobliskie Królestwo Smoka teraz wspiera orków. To wszystko pachnie spiskiem. Założę się, że ci kupcy potajemnie handlują z orkami. Ale jak im to udowodnimy? Zazwyczaj statki płyną pod sojuszniczymi flagami, kiedy przekraczają niebezpieczne wody. Ale nic podobnego na tym statku nie widziałem. Oczywiście. Na pewno pochowali flagi, jak tylko nas zobaczyli. Musisz uzyskać dostęp do ich ładowni. Na pewno tam schowali flagi. A jeśli tam mnie nie wpuszczą? Wtedy zagrozisz kapitanowi, że zatopimy ich statek. Na pewno nie odważy się zaryzykować. Dobra, o to mi właśnie chodziło. Tak myślałam, że mi czegoś brakuje dosłownie, żeby ten wątek dalej ruszyć. Po drodze widzieliście statki orków. Nie widzieliśmy. To dziwne. Kapitanie Ahab, jesteś tego pewien? Tak, do cholery. Od dawna nikogo nie spotkaliśmy. Jesteście pierwszym statkiem przez ten długi czas. No dobrze. W takim razie życzę udanej podróży. Nawzajem. I pomyślnego wiatru, jak to mówią marynarze. Bardzo mi się nie podobasz. Zapytam Eryk jeszcze raz, spotkaliście się z flotą orków? Ej, czego ty ode mnie chcesz? Już ci powiedziałem, że od dawna nie widzieliśmy na naszej drodze żadnych statków. Masz problem z pamięcią, czy co? Nie mam problemu z pamięcią. Po prostu nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Co? Nazywasz mnie kłamcą. Kofnij te słowa albo zaraz wylądujesz za burtą. Zrozumiałeś. Nie bądź taki bezczelny. Doskonale wiem, że prowadzisz interesy z orkami. Ja? Z orkami? Kto ci naopowiadał takich głupot? Jeśli to głupoty, to chyba nie będziesz miał sprzeciwu, jeśli rzucę okiem na twoją ładownię. Jeszcze czego? Nie masz tam nic do roboty. Czy to rozumiesz? A teraz wynoś się z mojego statku, dopóki jeszcze możesz. Dobrze. W takim razie złożę ci inną propozycję, albo zaraz oddasz mi klucze od ładowni, albo twój statek pójdzie na dno. Wybieraj. Ha. To ma być królewska flota Myrtany. Jesteście zasranymi piratami. Nic więcej. Jak sobie chcesz. Czas na mnie. A wam radzę zacząć siadać w szalupy, bo nasz kanonier nie będzie długo czekał. Przeklęci bandziory. Myślicie, że kapitana Ahaba tak łatwo można zaszantażować? Zaczniecie strzelać, to my też odpowiemy ogniem. Jasne. Naszłopałeś zbyt wiele grogu, czy co? Twoją łajbę nasz statek przewyższa pod każdym względem. To z waszej strony byłoby samobójstwem. Tak uważasz. Nie obchodzi mnie to. Może i pójdziemy na dno, ale przedtem zdążymy narobić wam dziur. Tego możesz być pewny. Dobra, no to chyba trzeba pogadać z załogą i powiedzieć, że ich kapitan ma cholernie głupie pomysły. Tylko, że chyba nie z tym typem, ale z tym drugim, który jest na górze. Witaj, Bjorn. Co? Nie mogę? Poważnie? Muszę o tym porozmawiać z Haraldem. Dobrze, to porozmawiamy o tym z Haraldem i tutaj wrócimy. A przy okazji, moi drodzy, to już będzie na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym ogarniemy sprawę tego statku i wybierzemy się na nową wyspę, ponieważ powinno już nam się to udać. Dzięki jeszcze raz i cześć.